W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy osoba z jednostronnym niedosłuchem może pracować jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego, ale kategorii B. Jak pewnie pamiętasz, kategorię B prawka teoretycznie może mieć nawet głuchoniemy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od maila internauty. Witam Panie Darku, jakiś czas temu poprzez serwis YouTube konsultowałem się z Panem odnośnie badania na kierowcę kategorii B w przypadku jednostronnej głuchoty. Napisał Pan wiadomości, o ile dobrze pamiętam, że teoretycznie nawet osoby głuche mogą kierować osobówkami. Udało mi się, lekarz dał orzeczenie bezterminowo. No, w każdym razie niczego wielkiego tam nie uczynił, ponieważ po prostu zastosował się do rozporządzenia ministra zdrowia. Wiem, że taka wada skreśla mnie jako kierowcę zawodowego, ale jak jest w przypadku prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w tym przypadku karetki? Czy jest szansa w moim przypadku na uzyskanie pozytywnego zaświadczenia lekarskiego? Oczywiście o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Z góry dziękuję za odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie, w przypadku kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązuje dokładnie taka sama norma jak kierowców zawodowych. No, czyli zacytuję tutaj z rozporządzenia, zostanie przeprowadzone badanie audiometryczne tonalne, w którym ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym, obliczony jako średnia dla częstotliwości 0,5, 1, 2 oraz 4 kHz, nie może przekraczać 35 dB. Czyli jeszcze raz powtarzam, ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym, obliczony jako średnia częstotliwości 0,5 oraz 1, 2 i 4 kHz nie może przekraczać 35 dB. Co z tego wynika, że jeżeli nie słyszysz na jedno ucho w ogóle lub masz takie ubytki słuchu, które są powyżej tej średniej 35 dB wymienionych wcześniej przeze mnie częstotliwościach, to raczej, a nawet raczej z pewnością nie zostaniesz kierowcą pojazdu uprzywilejowanego. Ta sama norma dotyczy również instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów nauki jazdy. No i jest to dla mnie o tyle logiczne, no bo kto jak to, czyli taki instruktor jazdy, kierowca karetki, wozu strażackiego czy jakiegoś radiowozu policyjnego, no musi słyszeć nieco lepiej niż zwykły kierowca. A związane jest to po prostu z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nie tylko tego kierowcy, ale jeszcze ludzi no, wokoło. Jedynym pocieszeniem jest tutaj, że jak na przykład będziesz kierowcą auta służbowego kategorii B, to musisz spełniać jedynie tak zwany drugi poziom wymagań dla narządu słuchu. No, z wytycznych Instytutu Medycyny Pracy oznacza to słyszalność szeptu z odległości minimum 3 metrów. Czyli lekarz staje 3 metry od Ciebie, szepta, a Ty masz to usłyszeć. I jeszcze dopuszczalne jest używanie przez Ciebie aparatu słuchowego. Na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, oczywiście daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakikolwiek problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum, czyli Facebook, Nasza Klasa, Twoja strona internetowa. Natomiast zaraz po obejrzeniu tego filmu zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. No musisz wiedzieć, że co pewien czas zgrywam nowe filmy i po subskrypcji w ten sposób będziesz jednym z pierwszych widzów i na pewno niczego nie pominiesz. Tradycyjnie jednak najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania-na-prawo-jazdy-wrocław.com i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo, oczywiście po wcześniejszym zapisaniu się do subskrypcji kanału. Jak chcesz mojej konsultacji osobistej, no to zapraszam Cię do mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu. Rejestracja telefoniczna 601 775 123. Powtarzam, 601 775 123. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak nawiasem mówiąc, normy słuchu dla kierowców zawodowych uległy w ostatnim czasie pewnemu złagodzeniu jako dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw unijnych, ale pamiętam bardzo dobrze w starych dobrych czasach, że samo pogorszenie słuchu związane wyłącznie z wiekiem powodowało dyskwalifikację wielu starszych kierowców. Także spędził za kółkiem 30 lat, a w 1935 roku go spuścili, bo troszeczkę mu tam słuch się pogorszył. Bye bye, do zobaczenia w moim kolejnym wideo.